Cześć Dępej, halo halo. O, cześć, no co tam? Co się tak zamyśliłeś? A, zapatrzyłem się. Na kogo niby? Majo, ona jest taka ładna. Serio, przecież ona się tak mocno maluje. Nie wiem jak ta tapeta trzyma jej się na twarzy. Przestań. Słuchajcie dzieci, w ramach lekcji WF-u jutro idziemy na basen. Może ta tapeciara nie nałoży chociaż jutro tego brzydkiego makijażu. Nie mów tak na nią, zazdrocisz jej urody. Oszalałeś chyba. Bez makijażu też na pewno jest ładna. Tak, tak, na pewno. Uważajcie tam na siebie. Nie wierzę, ta Maja nawet na basen się pomalowała. No i co z tego? Odwal się od niej. Nie, to ja powinnam ci się podobać. Już teraz wiadomo, dlaczego tak Maję obrażasz. Muszę coś zrobić. Ochlapię ją wodą i zmyję jej się makijaż. Co ty robisz? Zostaw ją. Teraz zobaczysz, jaka ona jest brzydka bez makijażu. A co to ma za znaczenie? Ty jesteś nienormalna. Maja, wszystko w porządku? Tak, tak. Wszystko okej. Wybierz mnie. Ona jest brzydka. Przynajmniej ma mózg, a nie to co ty. Kogo byście wybrali na moim miejscu? Maję czy Patrycję?